Jezu! Jezu! Szybko! Szybko! Czesiu nie zdążył! Szybko! Jezu! Proszę, zapraszamy! Zaraz zaczynamy konferencję przedmeczową! Dzień dobry, dzień dobry! O, meczyki! Na pewno będą inteligentne i rzeczowe pytania! Czesiu zapierdala! Uff! Czesiu prosi słony karmel! Dzień dobry, zaczynamy konferencję. Dzisiejszym Państwa gościem jest Robert Lewandowski. Jest! Czesio jest! Czesio zdążył! I selekcjoner Czesław Michniewicz. Czesio ma słony karmel. W takim razie prosimy o rzeczowe pytania. Pytanie do selekcjonera po... Czesio uprzedza. Po 7 zł za kałkę. Dziękuję. Jeszcze raz prosimy o poważne pytania. Panie Czesio, gdzie... Czesio przylukał tu za rogiem, obok hotelu. Dziękuję. Apeluję do wszystkich o inteligentne pytania, tak? Ja mam pytanie. O, pan metrzyki.pl, proszę bardzo. To ja mam takie na luzie pytanie. Panie Robercie, czy dostaje pan SMS-y? SMS. Co tu jest SMS? Ja pierdolę. Super vlog. Oho, pod hotelem zjeżdżają się kolejni zawodnicy. O, jest Zieliński. Cześć Piotr. Ciao. Super auto. Super. Super vlog. Super. Jest Arek mili. Cześć Arek. Cześć. Super auto. Super. Super vlog. Jest Grosik. Cześć Kamil. Cześć. Super... Super, że jesteś. Super. Super vlog. O, jest Krychowiak. Patataj. Cześć Grzegorz. Super patataj. Alakba! Panowie, zanim Czesio przejdzie do taktyki, to pan Marek chwilę popierdoli o nowej koszulce. Oto koszulka jak marzenie. Czemu one takie gdzieś tam szare? Według działu marketingowego to szare gówno ma symbolizować motyw gniazda orła białego. Na chuj tam gniazdo na rękawkach? Wygląda gdzieś tam jak koszulka z Pepco. I to dla ludzi? Tak, ma kosztować 600 zł. O, to mnie nie stać. A kim ty jesteś? Ja z Pogoni Szczecin. Trenerze, kto to? Czesio nie zna. Dobrze, panowie. Przed Czesiem trudny mecz. Gramy u siebie z Holandią. Joe, taktyka. Panowie, poprzednio graliśmy bez planu i było 2-2, a mogliśmy wygrać. Tak was ustawiłem. Dziś gramy tak zwaną pomarańczą. Otaczamy ich w kółeczko i laga na Roberta. Czesio uważa, że proste. Ale... Tak, Kamil? Panowie, nie przeszkadzajcie sobie. Marek! Chodź, adwokat jest. Adwokat? No chodź. Dick adwokat? Ten słynny holenderski trener? Nie, a Jarkoniak z Polmosu. Też dobre.